Jacka, a ty bierzesz Michaela. Daj ci otworzę. Daj ci otworzę chyba. No, dasz radę? Dasz radę? No próbuj. Uwaga. Nie ma roweru. Hela. Helcia. Proszę. I torebkę masz. Siemano. Siemano, idziemy na obiadek. Pogoda na spacerek jest idealna. Słoneczka nie ma, jest to lekka parówka. Helcia na rowerku, już śmiga. Kotek twój? No widzę, ale mamy Oskarka i Oskarek by tego kota to wie co by zrobił. Ale to jest dziki kotek, nie wolno tam chodzić do niego. Tutaj masz ten. Helcia! O, uważaj, nie wjeżdżaj w ten motor. Obok, tu proszę odjechać. No i co, idziemy. Zadawaliście dużo pytań. No to odpowiedzi pójdą. Usiądziemy, zjemy sobie coś. I nakręcimy na tle nogatu. Odpowiedzi na pytania. Pytanie, czy łowienie na oceanie jest fantastyczne, no to ale to już później. Dzisiaj już rowerek, chociaż się najeżdżyła. O proszę. Tak na poziomie. Dla jazdy już. Dla dzieci też jest dużo atrakcji. No przez ten COVID-19, no ten zamek i oblężenie Malborka jak co roku. Wystylizacja. No jak wspomniałem. Fajny non-stop deptak dla rowerzystów i aby sobie spacerkiem przejść na kawałek z ulicy Parkowej. Teraz akurat z prawej strony mamy nogat, z lewej strony ulicę Parkową, aż na marinę. Tam jeszcze park można się spokojnie może 3 km spacerkiem przejść. Bardzo ładnie zrobiona. Bardzo dużo spaceruje właśnie, dużo ludzi o tym nie wie. Ucieka z zamku, zaraz gdzieś na miasto, a tu już bardzo fajnie sobie pospacerować. Idziemy. Hela, trzymaj Oskarka. Trzymaj go mocno, bo dzieci są. Helcia zasuwa z Oskarkiem na obiadek. Sukienka, jaskółeczka. Helcia to jest jaskółka, bo lata i lata. Nie, nie ciągnij. Nie? A jesteś Zosia, Samosia? Nie ciągnij. To trzymaj. Tak, no ciągnij. Każdy wie, że za młodego to się stawało pod mostem kolejowym. Nie ciągnij. Ktoś przyjedzie, bo to pół taki potężny. Też frajda. Oskar, nie ciągnij. Ja nie pochodzę z Malborka, ale gdzie mieszkałem. Oskar, nie ciągnij. Zawsze wracam do tego miasta. Mam też dużo znajomych tutaj. Jest też przyjaciela, Jaronka, pozdrawiam. Tyku. Tak. Nawet mógł tu siedzieć nawet, nie wiem, pół roku. Na czasach, no i my teraz idziemy nagrywać Q&A, a później będziemy się widzieć, jak będziemy wracać z jedzenia, nie? No tak, a ty jak będziemy wracać, to będziemy jeść chyba, tak? No jak jest, to też można. To też. No to dobra, tak, tam, bo tutaj jest Hela, to muszę też kontrolować, co ona robi. Więc zaraz. No, właśnie, jemy. Jemy. No to od czegoś trzeba zacząć. Tam nie wiem. Zupa, tutaj kiszka ziemniaczana. A, nie wiem czy znacie. Ten wyrób, co tu widzicie, bardzo smaczny. Kiszka ziemniaczana. Ziemniaki z borkiem, ze słoninką, za kiszce załadowane. Ludzie to znają na Mazurach. Olsztyn, te tereny, na Mierzei Wiślanej też, mój ojciec to też robił, ja też robię, jak mam możliwość, to w kiszkę sobie załaduję. Na
No ale jak jestem gdzieś i widzę, że jest grilla, od razu kupuję. Posmakujcie, jest. No, naprawdę. Więc trzymajcie się. No, idziemy. No, my już idziemy, pojedliśmy. Nagraliśmy Q&A do wujka i teraz idziemy do Mary. No. No. Więc. W sumie to twój odcinek, więc kończ. Kończ vloga, bo to twój odcinek. A dlaczego mam kończyć? Ja dopiero chłopaki zaczynam. Na razie.